Zamiast wynosić się ponad innych, zejdź z piedestału, by służyć innym, apelował do wiernych w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek. Przed południem Ojciec Święty Franciszek w Bazylice Watykańskiej udzielił święceń biskupich księdzu Guido Mariniemu, który pełnił dotychczas funkcję mistrza papieskich ceremonii liturgicznych, oraz sekretarzowi Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, księdzu Andresowi Gabielowi Ferrada Morierze. Posługa biskupa to służba, a nie honorowy tytuł. Biskup musi służyć, a nie dominować, podkreślał w czasie homilii papież. Non dimenticatevi. Proszę, nie zapominajcie o bliskości z Bogiem na modlitwie, bliskości biskupów, kapłanów i bliskości owczarni. W samo południe Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W czasie rozważań przestrzegał przed pokusą wynoszenia się nad innymi. Cerca del prestigio personale. Dążenie do osobistego prestiżu może stać się chorobą ducha, kryjącą się nawet za dobrymi intencjami, na przykład wtedy, gdy za dobrem, które czynimy i głosimy, tak naprawdę kryje się szukanie tylko siebie i własnej afirmacji. Papież zwracał uwagę, że dostrzegamy to także w Kościele. My, chrześcijanie, zamiast służyć innym, próbujemy robić kariery. Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty, nawiązując do niedawnych zamachów w Norwegii, Wielkiej Brytanii i w Afganistanie, apelował, by porzucić drogę przemocy, która zawsze przegrywa, która jest porażką dla wszystkich.